Cześć, z tej strony Berso i tym razem zaczynam nową serię Let's Play z gry The Guild 2, a dokładniej The Guild Renaissance. Jest to dodatek, który może działać bez podstawki. Są tu dodane nowe zawody, różne nowe nowinki. Chociaż tak naprawdę gra jest bardzo stara, sprzed ładnych paru lat. Ale cóż, no jest nieźle grywalna. Ja lubię ten klimat średniowieczny, mnóstwo różnych zawodów do wykonywania i innych bajeranckich rzeczy. Będę starał się w tej serii właśnie wam je pokazać. No i to co, zaczynamy powolutku. Powoli do przodu, będę wszystko mniej więcej tłumaczył. Zaczynamy single player, start new game. W tym dodatku jest więcej map niż w podstawce. Wybieramy tą Hansa. Jako miejscowość startową wybierzemy Gdańsk, jest to wioska. Na jedną rundę jeden rok. Dynasty mode. Czterech wrogów. Tu na dole można sobie wybrać herb rodowy. Ja lubię ten zielony. Także go. I w tym następnym kroku wybieramy imię i nazwisko naszej postaci. Jako last name wezmę Abelard, takie bardzo średniowieczne. Mój bohater będzie księdzem, no tak naprawdę uczonym dokładniej. No, w rzeczywistości nigdy nie będę na pewno księdzem, także można się tutaj w to pobawić. Jako znak zodiaku mamy wiele do wyboru, najeżdżając na któryś z nich, przytrzymując prawe myszki. Zawsze dokładniej nam powie. Pokażę też, co to nam daje tak naprawdę. No dla mojej profesji Taurus jest najbardziej odpowiedni. To wybieramy religię katolicką bądź protestancką. No i przydzielamy skille. Mamy tu do rozdysponowania, już widać, to przydzieliłem. Ponieważ moja postać będzie tu też szła w politykę, retorykę. No przechodzimy do następnego kroku. Jeśli tu, to wiadomo, też można prawym zawsze zobaczyć co i jak i... No i przechodzimy dalej. W następnej opcji możemy tutaj stawić wygląd naszej postaci. Będzie taki Elvis z brodą, może trochę mniejszą brodę. O, może coś takiego. Niech będzie. No i start. Zaczynamy w wiosce. Mamy małą chatkę. Puchatkę. No i trzeba będzie coś tutaj zadziałać. Dawno, dawno w tą grę grałem, także nie pamiętam wszystkiego. Ale może jakiś dam radę. Na pewno trzeba będzie postawić kościół jak najszybciej. To z niego będziemy czerpać główny dochód jako uczony. Widać ten loading tutaj u mnie, coś długo trwa. Prawdopodobnie może będę wycinał te loadingi z filmików, żeby nie zabierać czasu bezsensownym czekaniem. Cóż, już na starcie rzuca się w ucho, że tak powiem, muzyczka w tej grze. Jest naprawdę niezła, lubię takie klimaty. Wesołe przeważnie, typowo takie średniowieczne dźwięki, instrumenty. Fajnie, fajnie. Jest mnóstwo zawodów, które możemy tutaj wykonywać. Być może po tej serii zrobię kolejne innymi przedstawicielami innych zawodów. No i zaczynamy. Jak widać, to nasza chatka. Może zapauzuję czas. Nie pamiętam, jak się to robiło. Aha, plus minus, okej. Jak widać, na środku się pojawia. Weźmy wyrysował, niech oni sobie tam żółwim tempem wszyscy chodzą. Gdzie jest nasz bohater? Commoner Abelson Abelard. Klikając prawy
Możemy sobie zawsze każdą postać tak zobaczyć bliżej, co wiemy o niej i tak dalej. Jak widać, majętni nie jesteśmy na razie. A mam 19 lat, przed nami całe życie. Jakoś sobie damy radę. Tu w prawym dolnym rogu mamy różne ikonki. Po kolei, jak będzie okazja, będę mówił o nich. W tej chwili ta największa z takim obrazkiem kompasu to jest mapa. Zobaczmy, jak ten Gdańsk tutaj wygląda. Coś takiego, ok. Nasza chałupa w środku. No fajnie, jakby tu można było postawić kościół. Jak widać, mamy katolicki, my jesteśmy protestantami, więc konkurencji jako takiej tu chwilowo nie mamy. Musimy pozyskać wiernych. No i dobrze. WASD oczywiście możemy mapę przesuwać lub najeżdżając na krawędź mapy. Tutaj widzimy targ. I sobie ten widok. Trzymając scroll możemy mapę przekręcać dowolnie, jak chcemy, góra, dół i tak dalej. I tak jest chyba najwygodniej. Scrollem oczywiście przybliżamy też. Ok. Przejdę na tą mapę. Oczywiście też, tak, jeśli mamy jakąś miejscówkę, do której chcemy szybko się udać, też możemy kliknąć dwa razy na mapie i automatycznie, oj, tu kościół się nie zmieści. Nie ma szans. Chyba że ta chałupka by została zburzona. Tu niepotrzebnie są te murki. Ale dobra. Tutaj mamy też filtry, opcje i construct building, czyli budowa. To jest podzielone na mniej więcej klasy, czyli odpowiednio rolnik, rzemieślnik, uczony. Różne tu mamy też, no i rogale tak zwani, czyli po prostu rzezimieszki. Mam kumpla, który zawsze lubi takie ciemne interesy w grach prowadzić i tak dalej. Pierwsze co zrobić w tej grze, to właśnie wybrał to klasę oczywiście. No i w sumie pamiętam długi czas graliśmy w tą grę. Być może taka seria też powstanie z multiplayera. No dobra, aha, no i ten construct building biorę. Wybieram swoją klasę, no i mamy tu różne budynki. Apteki inne, takie. Nawet mogę cmentarz, chociaż ten cmentarz to jest słaba rzecz. Ale dobra. Kościół protestancki. Jak widać, pojawia nam się od razu na mapie i widzimy też mniej więcej, gdzie można to postawić. No i myślę, że tutaj najbliżej tak będzie rynku. Z tej strony gdzieś jeszcze może. Tu przy studni też jest strategiczne miejsce. Często ludzie tam będą odwiedzali. Tu jest znowuż wyjście, ale to, o którym nikt nie chodzi. Także nie wiem, co będzie lepsze, ale chyba postawię tu bliżej domu. Albo może nawet o coś takiego. O, przy domu zaraz tutaj będzie parafia. No i dobra, naszą postacią tu po prawej mamy też ikonki takie szybkiego ruchu, ja to nazywam. Mamy nasz dom. To akurat są takie domy handlowe, że tak powiem. Tu mamy szybko na targ, jeśli chcemy, nasz lub z innych miast. Tutaj rozwijają się. No i tu mamy nasz Town Hall, czyli ratusz. Teraz prawą myszki, lewy na nasza postać, prawy gdziekolwiek, po prostu poruszamy się. I nasza postać pójdzie do ratusza. Niewiele nam zostało już tych pieniędzy, przez to otwarcie kościoła i tak dalej, budowę, która tutaj trwa, też możemy szybko się... Jak widać, no jeszcze nawet nie zaczęli. Aha, jest very slow, no to zrobię tutaj normal. Klikając dwukrotnie na naszą postać, będzie ją śledziło, jeśli się porusza. No i wchodzimy tutaj do budyneczku ratusza. Jak widać, jest kolejka. Jeśli wchodzimy do jakiegokolwiek budynku, klikniemy na naszą postać, od razu tutaj pojawiają się takie zielone czynności, które możemy wykonać w danym budynku. Czyli mogę tu kogoś zaskarżyć, jeśli miałbym dowody. Mogę kupić tytuł lub opuścić budynek w tej chwili. Oczywiście wybieram opcję zakupu tytułu. Na chwilkę zobaczymy, jak nasza postać tu podchodzi do tej lady. Też tak dość humorystycznie te dialogi przedstawione są w tej grze. Można się czasami pośmiać. No i panie Abelson.
przepuść panią i o, pani jest zainteresowana. Także dobra. Witam, drogi panie. Wiem, że jestem wieśniakiem, ale chciałbym kupić tytuł. Wystarczy? 500? No, haha. So, you would like to acquire a new title, eh? Put your coin on the table and I'll see if I can arrange the title for you. And don't even think about trying to bargain, that would be a complete waste of time. But of course! 500 daję i... Nie, dziękuj, stary. No, poinformuj mnie, jak będzie ok. Ja się kieruję na razie do domu. Przy okazji przyjrzę się trwającej budowie kościoła protestanckiego, który będę prowadził. Studnia. Pamiętam, że była też opcja zatrucia studni. Tam później można kombinować, naprawdę. Jest tutaj tyle do zrobienia, że po prostu szok. Ale w tym pierwszym filmiku właśnie takie podstawy. Jak widać, klikając dwukrotnie na każdy z budynków, można wejść do wewnątrz. Widać, tu nasza postać ma już nowe opcje. Mogę zmienić nazwę budynku, które też są. Mogę zatrudnić kogoś. W przypadku naszego domu będzie to po prostu taki ochroniarz, można to nazwać. Można potem nim patrolować i tak dalej. Jak widać, dostałem 600 expo. Congratulations. The council, whose wisdom knows no bounds, has decided to award you a new title. Dostałem nowy tytuł, no tak naprawdę go kupiłem, tak to niestety było. Hajs tutaj przede wszystkim. Ma się hajs, można załatwić wszystko. No i mogę w tej chwili mieć dwa warsztaty. Posiadam jeden, czyli ten kościół, który dopiero się buduje. Ale nasza postać może już tam się udać. Jak widać, tu miała jeszcze opcję trenowania, spania, obejrzenia pożyczek, które zaciągnęliśmy. No, za chwileczkę ten kościół będzie gotowy. Niestety na pierwszym poziomie to zarabianie w kościele jest dość mozolne i niełatwe. Nie możemy jeszcze pozyskiwać nowych wiernych. No widać, całkiem ładny ten nasz kościółek. Wchodząc do środka, widać, już mam zielone opcje, mogę poprowadzić mszę. Jednak w tym celu potrzebne będą opłatki. Bo jak to udzielić komuś pierwszej komunii bez opłatków? Klikając dwukrotnie, przenosimy się tutaj na kościół. Opcja ta z tym moteczkiem to jest produkcja i magazyny. I tak naprawdę można wszystko załatwić, co najważniejsze tutaj. Jeszcze teraz zapozuję i wytłumaczę, o co chodzi. Na górze, wiadomo, mamy właściciela i pracowników. W tej chwili mamy tylko jednego pracownika. Jego wyślemy, klikając tutaj. Jak widać, przy kursorze myszki pojawił nam się taki ludziczek. Możemy go przydzielić tutaj. I on w tym momencie zasuwa do źródła, z którego czerpią wodę święconą i będzie ją przynosił tutaj do naszego magazynu. To też możemy w miarę upływu czasu i przypływu gotówki ulepszać. Będziemy mieli więcej miejsca, więcej ludzi będziemy mogli zatrudnić. Będziemy mogli produkować coraz nowsze, ciekawsze przedmioty. Jak widać, w przypadku tutaj opłatków, za jednym razem produkujemy 10, ale potrzebujemy w tym celu jednej wody święconej i jednej mąki pszennej. Ale w tej chwili mamy 6 sztuk, także ja osobiście zajmę się produkcją tych opłatków. Jest tu pokazany procentowo przyrost tutaj, no i jeśli to się skończy. A w tym czasie wiem, że tych opłatków będę musiał narobić. W tym czasie tutaj zajrzymy. Mamy opcję też zatrudnienia osoby. Oczywiście cały czas musimy mieć tu kliknięty kościół. Zatrudniamy. Aha, czas, bo będzie ten. No i mamy do wyboru tutaj zwykłego tego czeladnika. I możemy zatrudnić. Pokazany jest za ile i tak dalej. 100 za rundę mu się płaci. No ale niestety on jest wieśniakiem, gospodarzem. Ja nie chcę. Ja chcę po prostu uczonego.
trafia się często, że będziemy próbować i po 10 razy, dopóki trafimy. No jak widać, no nie wezmę, nie zatrudnię do kościoła gościa, który ma prowadzić niby mszę, a jest złoczyńcą. O, i mamy Klaus Schwegel, może być. Zatrudniamy. Jak widać, już nie mamy opcji zatrudnienia kolejnych osób. Ale tutaj widzimy ulepszenia budynku. Wchodzimy, mamy takie drzewka. Żeby te tutaj z tego rządka móc ulepszać, musimy po pierwsze ulepszyć te wyższe, a do tego powiększyć poziom budynku, rozbudować go. W tej chwili widać, wybierę za 300 opcji dodatkowego pracownika i za kolejne 300 kupię dwa miejsca. I to, czyli będę mógł w jednym miejscu przechowywać więcej przedmiotów naraz. To też do zmiany wiary, jeśli ktoś będzie miał ochotę. To już nie pamiętam, ale pamiętajcie o tym, że prawym myszki zawsze można sobie sprawdzić dokładnie co do czego. To po prostu chroni przed włamaniem. Ale gdzieś to też było coś, co zwiększa atrakcyjność. O, i to pewnie będzie witraż. Tak, 25% atrakcyjność dla klientów. Klientów w kościele. No, w sumie tak to wygląda, no niestety. No i zostało nam 2400, ale zostawimy sobie taką rezerwę. Będzie trzeba kupić jakąś mąkę czy coś. Zajrzyjmy na targ. Jak widać, to też jest podzielone na różne kategorie. Foods. Jak widać, mąki za wiele na targu nie ma, także po te 8 sztuk wyślę wózek. Teraz tak, dwuklik, przenosimy się tu na targ i biorę wózek z kościoła. Tu później każdy budynek nasz, jeśli będziemy mieli więcej warsztatów, każdy ma swoje wózki, także to łatwo z tego menu tutaj wybrać. I jeśli mamy już wózek, pokazuje nam się, jeśli znajdziemy na jakiś budynek nasz lub targ, takie coś. No jeśli klikamy tu prawym, możemy wybrać, że ten wózek tylko tu dojedzie i rozładuje się i zostanie na miejscu. Przyjedzie, rozładuje się i wróci skąd wyruszył, lub po prostu tam pojedzie. W tym wypadku właśnie mogę wziąć unload, on i tak nie ma nic do rozładowania, a po prostu zostanie na targu. Jeśli już będzie tu, to w menu targu pokaże nam się tutaj w transporcie ten wózek, będziemy mogli załadować tą mąkę. No, za chwilkę pewnie dotrzeć na miejsce. W międzyczasie nasz bohater robi opłatki. Na mapie widać ruch poszczególnych jednostek, ale tu naszego księdza nie widzę. Trzymając prawe myszki przesuwamy mapę. On gdzieś poszedł do najbliższego źródła wody święcone. Aha, tutaj jest. No to w sumie... A, on jest zielony, no to tutaj chodzi. Okej. Dobra, nasz wóz już widać jest na targu. Widać go tutaj. No i teraz po prostu wybieramy ilość. Kupię od razu to 8 całe. Za 64, no niestety przepłacam. Oj, niechcący przełączyłem. Przepłacam, ale na chwilę obecną ważne jest, żeby mieć te opłatki, a nie żeby... I teraz klikam na kościół. Ten wózek, który stoi na targu, mam go teraz wycelowany i w tym wypadku biorę tutaj prawe myszki i tylko unload. On tu dotrze na miejsce, rozładuje się. Te rozładowane rzeczy od razu trafią tutaj do tych 5, czyli będziemy mieli 13 już mąki. Tamten przyjdzie z wodą, księżulek. O, jeszcze jest drugi. No i drugiego też puścimy po wodę. Nazbierają więcej, będzie zapas. W międzyczasie wózek pośle też po drewno sosnowe i zaczniemy produkcję pergaminów, z których później będziemy wytwarzać poematy, które przydadzą się, jeśli będziemy już chcieli z kandydatkę na żonę zauroczyć. Często z nich korzystałem, pamiętam, to jest dobra opcja. Wysyłam znowu wózek. No tu w sumie mamy blisko, bardzo dobra lokalizacja. Jest na razie w Gdańsku jest wioską, także tu nie ma za dużo ludzi. Interes pewnie będzie szedł dość słabo. Aczkolwiek w tych większych miastach, jeśli się zaczyna, jest o wiele, wiele większa konkurencja, także też ciężko się tam przebić. Chociaż no nikt nie mówił, że będzie łatwo. Widać, jest tu na tym targu sporo, dość, tych różnych przedmiotów. Z czasem po kolei poznamy działanie poszczególnych z nich. Ale po co szmy to? No i jak widać, akurat to, czego potrzebujemy na targu nie ma, czyli drewna sosnowego.
Ale wózek tu zostanie, poczekamy. Ha, zachorowałem. Zachorowałem już na starcie. Oh dear. Obelson suffers from a sprain. Muszę poszukać medyka. Akurat tu chyba widzę. No nie, to jest zbrojownia. O, to jest medyk. Ale jeśli jesteśmy chorzy i wybierzemy naszą postać, od razu mamy tutaj opcję Consult a Medicus. Za 120 udzieli mi lekarz porady. Także klikam to i nasza postać uda się. Ciekawe, czy uda się do tego naprzeciwko, czy tam będziesz szukał jakiegoś lepszego. Jak widać, wychodzi dopiero z zakrystii nasz księżulek. Gdzie on tam poszedł? O, widać kościół, jest już tu woda święcona, chociaż tam wody nie za bardzo widzę, ale jakby co to chyba jest. Organy dość ładne, także ten kościółek tutaj jest całkiem. Myślę, że tutaj dość szybko zapełnimy ławeczki wiernymi. A chorego nie wygląda, o, skika po fontannie. Niestety, no ta gra jest trochę taka właśnie, że tutaj przez ścianę przejdzie, tu coś tego się wydarzy. Dziwnego czasami, ale czasami dziwnie się bugują też postacie. Ale ogólnie bardzo przyjemnie się gra, ja to uwielbiam takie klimaty właśnie. Wioska jakaś tam, prawda, każdy ma swoje zajęcie. Zobaczymy co u tego lekarza, jak to nam pójdzie. Znowu kolejka. Nasz lekarz działa tak, że przyjmuje pacjentów, którzy czekają na ławeczkach. Tylko zanim on nas tu leczy, to zajrzymy sobie do kościółka, jak interes idzie. Jak widać mogę... Aha, zapomniałem, że wykupiłem tą opcję, żeby zatrudnić nowego pracownika. Także poszukamy znowu jakiegoś skolara. O, jest dość szybko, Carol Bannman. Okej. Okay. I ten gościu mógłby się zająć już właśnie tworzeniem tych zwojów, ale niestety nie mam tego drewna, także no on się zajmie w tym momencie, kiedy nie ma szefa, produkcją opłatków. Opłatki rzucam tutaj, tu jest nasz magazyn do sprzedaży, czyli każdy, kto odwiedzi kościół, może kupić to, co tu wystawimy. Ale to chyba wtedy sprzedaje po cenie minimalnej. Ale wiadomo, no odwiedzają nas ludzie. Aczkolwiek opłatki działają akurat tak, że podczas mszy ludzie sypią ostrą kasę. No i częstują się opłatkami. Wtedy najlepiej się zarabia, także warto wyprawiać mszę. Tylko tak jak ja z tego co pamiętam, to właśnie na... Aha, to już wizyta skończona, także wracamy do kościoła. Już jesteśmy zdrowi, jak ryba. Nadal biedni. No ale cóż, 19-letni księżulek na razie żyje skromnie. Bardziej będziemy takim pastorem, bo ja mam zamiar tu mieć żonę. Nie wiem jak oni tam mieli, nie wnikam. Ale raczej nie mogli mieć. Niestety, żeby tutaj utrzymać dynastię, muszę spłodzić potomka. Ale póki co wracamy do wyrobu opłatków. Na początku też będziemy musieli kilkukrotnie wyprawić jakoś tam mszę. I sprawdzić, w których godzinach najlepiej jest to zrobić. Tak jakby w grze mamy każdy rok podzielony na 4 pory roku, ale tak naprawdę każda z pór roku jest jednym rokiem. Tak jak widzieliście w opcjach, na początku ustawiałem, że co rundę mam i mijać rok. Normalnie kiedyś to były 4 lata. I z każdą zmianą pory roku będzie zmieniał się też wiek naszej postaci i tak dalej. Widać, żebrak wyżebrał od nas 29 monet. Niech ma, ja tam nie mam nic przeciwko. No ale nie ma tego drzewa sosnowego. Niewykluczone, że będziemy musieli udać się do jakiejś innej mieścinki. Tylko, że tu wszędzie kawał drogi, chociaż tam na północ to nic nie było przecież. Do Hamburga jak coś. Hamburg spore miasto. Ale na
Na pewno mogę też w sumie na skróty. Londyn, Hamburg. Zobaczmy. No tu jest od groma tego drewna. To jest właśnie jak na złość, no ale dobra. Póki jeszcze niczego tak aż nie potrzebujemy, to wyślę tutaj nasz powóz. Powóz. Wózek. Chciałem powiedzieć. Można go śledzić, klikając dwuklikiem. O, przykro mi, proszę pani, no ale... Trzeba było się urodzić szlachcicem. A teraz targaj ten wóz. Dobra. Widać, nasza postać pisze, no niby, że wytwarza opłatki. Produkcja idzie całkiem nieźle. Być może jak nasz wóz wróci już z drewnem, będzie nieco lepiej. Ale skoro już opłatki jako tako mamy i nasz pracownik tutaj produkuje, także zajmiemy się kolejną kwestią. Wybraniem sobie małżonki, którą będziemy musieli najpierw nieźle przybajerować, zanim się z nią ożenimy. W tym celu tutaj jest opcja Important Units, czyli ważne jednostki. Jeśli otwieramy, mamy podzielone to na rodzinę, najlepsze kandydatki na żonę. I tutaj poszczególne rody i osoby z danych rodów, które mamy jako wrogów, neutralnych lub pakt o nieagresji. Otwieram tutaj szerzej kandydatki na moją żonę. I prawe myszki sobie zawsze mogę ją tutaj obejrzeć, ona to wiadomo bez rewelki będzie. Tylko o to chodzi, żeby wybrać klasę, która nam najbardziej odpowiada, prawda? W moim przypadku myślę, że wezmę sobie zwykłą wieśniaczkę, która będzie gdzieś tam na polu pod miastem sobie tyrać i dowodzić mi mąkę. To chyba będzie najrozsądniejsze, prawda? Trzeba myśleć o przeszłości naszego rodu. I tak to chyba rozegramy. Tu mamy też rzemieślniczkę, no... Ona mogłaby się tym pozyskiwaniem drewna zająć. Ale dobra. Teraz tak, mamy dwie wieśniaczki. Ta ma na imię Friederike Motul, strasznie po niemiecku. A ta Anne, no też po niemiecku, ta ma 22 lata, trochę starsza. Ta 18, biorę tą młodszą. Będzie dłużej żyła. Prawdopodobnie. Też później można łykać różne specyfiki przedłużające życie i tak dalej. Nie chcę jej zatrudnić, ją po prostu obieram. Friederike. Klikam swoją postać. Niebieskie opcje to mamy różne właśnie takie bajerowanie. Pierwsza opcja to jest zaręczyny. Komuś możemy poprosić go o śledzenie nas. Możemy komuś sprawić komplement, dać komuś prezent, jeśli oczywiście mamy przy sobie jakieś perfumy czy tam pierścionek, który możemy wręczyć. Możemy kogoś przytulić tak naprawdę, no. Embrace, nie wiem jakie jest tłumaczenie, nie znam aż tak angielskiego. Możemy kogoś zauroczyć i pocałować. Na początek wybiorę najprostszą opcję, komplement. Klikam tutaj, żeby nie szukać, ale oczywiście zawsze klikając dwukrotnie w tą osobę, możemy ją wyśledzić. W tej chwili ona tutaj jest przy fontannie. Także myślę, że niedługo tutaj nasz królewicz przybędzie. I nieźle tutaj zagada. No, przynajmniej zapozna się z wybranką. Zawsze coś. Gra oczywiście można przyspieszać i tak dalej, ale będę starał się tak powolutku wszystkie aspekty gry poruszyć w tej serii. No i czemuż ty się zatrzymał, powiedz? Nasza wybranka weszła chyba tu do budynku. Nie. Coś mu się pomieszało. Jeśli gra jest zapauzowana, co robimy z pacją, musimy często dłużej poczekać trochę na tę komendę, zanim to dotrze. Widać, już kliknąłem, o. Poszło, ona jest tu pod chatą. Idźże tam, sieroty, nie wstydź się. Nie bądź się śmiały. Łatwo pójdzie. Aj, skitrała się w robotniczej chacie. A to...
robi tyle, że po prostu tam wejść nie możemy. To są jedyne budynki, gdzie nie możemy wejść. I to jest akurat tu, no niestety. On się zatrzyma przed drzwiami i to będzie na tyle. Także po zalotu. Wracamy do kościoła. Tu produkcja opłatków idzie pełną parę, jest godzina 23. Jeśli wrócę do kościoła, wyprawię taką kontrolną, muszę zobaczyć, czy w ogóle jakikolwiek protestant w tym mieście jest. Jak widać, pod drzwiami stoją, także myślę, że czekają właśnie na mój powrót. Opcja, give a sermon, wypraw muszę. Dzwony biją, zapraszamy serdecznie. No wchodź, wchodź. Nie czaj się. A to stara babka jakaś. Dewotka. No i dopiero do ołtarza zmierzamy. Odprawiając mszę, będąc w trakcie odprawiania mszy, pojawiają nam się w zielonych opcjach nowe. O, i mam wyciemnienie obrazu. Właśnie jest przełom po 24. Mija kolejny rok. Zmienia się pora roku. Mamy godzinę po 12. Nasz bohater wyprawia mszę. Ja nie skończyłem mówić o tym. W zielonych opcjach budynkowych, tak ja to tak nazywam. Pojawiają się dwie nowe opcje podczas wyprawiania mszy, one się tylko pojawiają. Możemy kogoś oczernić bądź pochwalić z ołtarza. Pojawia nam się opcja, możemy wybrać wśród tych ludzi, którzy są aktualnie w kościele, na przykład tą, no akurat nie, bo to muszą być osoby takie publiczne, prawda? Ale tu mamy zakładkę Politics. Klikając w nią, otwiera nam się okno polityczne miasta. Widać, kto kandyduje na daną pozycję, kto właśnie pełni. No i w tej chwili mogę na przykład tą panią tutaj pochwalić, prawda, publicznie. Zawsze tam ona bardziej nas lubi, jeśli akurat jest tam przy, to w ogóle wzrasta ten poziom, zauważyłem kiedyś. Także warto z tego korzystać, jeśli się akurat jest gra tą klasą. Taka msza trochę trwa. Tutaj widać postęp, także to będzie trwało. Może jak na pierwszy odcinek wystarczy. Minął jeden rok. Mamy kościół. Na mszy kilku tam klientów. No, opuszczają akurat, no ale jakieś tam zawsze przyszły, prawda? Na pierwszą mszę nie jest źle. Nasz cel na najbliższe lata to zdobyć jakąś żonę. Mówię zdobyć, bo jednak no to jest taki proces, który trzeba się wysilić troszeczkę czasami. No jak już zdobędziemy żonę, no, starał się zarobić jak największą kwotę, zdobyć wyższy tytuł. Ach, właśnie. No to może w kolejnym odcinku. Poza zdobyciem tytułu, jeszcze może ulepszenie budynku na drugi poziom, to będzie najważniejszy właśnie, jak już zdobędziemy kaskę jakąkolwiek. Także msza trwa. I dokończymy ją w następnym odcinku. Pozdrawiam.